Interesujesz się lotnictwem, ale nie wiesz, od czego zacząć swoją przygodę z symulatorami lotu? Pewnie słyszałeś o DCS World, jednym z najbardziej realistycznych symulatorów dostępnych na rynku. Ale nie wiesz, jak wejść w ten temat i z czym to się je? Bez obaw, w tym poradniku pokażę Ci krok po kroku, jak zacząć, nawet jeżeli jesteś zupełnie nowy w temacie DCS-a. Niezależnie od tego, czy masz o lataniu nowoczesnymi myśliwcami, helikopterami bojowymi, samolotami drugowojennymi, czy chcesz po prostu poczuć dreszczyk emocji związanych z lotnictwem wojskowym. Jeżeli film Ci się spodoba, to wiesz co zrobić, natomiast nie przedłużając, zaczynajmy. Czym jest DCS World? Jest to sandboxowy symulator skupiający się głównie wokół współczesnych myśliwców i walki za ich pomocą. Jest to najbliższe, co cywilnie mamy dostępne obok prawdziwego wojskowego symulatora lotu. Siadamy za sterami maszyn, które są odwzorowane praktycznie 1:1, zaczynając od kokpitów, gdzie wszystko można kliknąć i każdy przełącznik ma swoją funkcję. Wyjątkiem są tak zwane maszyny FC3, które mają nieklikalne kokpity. Są to maszyny dla początkujących, ale o tym za chwilę. Każda maszyna ma profesjonalny model lotu. To znaczy, że zachowuje się w powietrzu tak, jak prawdziwa maszyna, co wielokrotnie potwierdzali prawdziwi piloci grający w DCS-a. Każda maszyna ma w pełni wymodelowane systemy, takie jak radar oraz uzbrojenie przez nią używane. Zaczynając od rakiet powietrze-powietrze, pocisków powietrze-ziemia, pocisków przeciwradiacyjnych, bomb kierowanych i niekierowanych, rakiet i wielu, wielu więcej. Same samoloty wyglądają i brzmią jak w prawdziwym życiu. Dźwięki wewnątrz kokpitu są również genialnie wykonane. Co oczywiście za tym idzie, to, że DCS jest to tak zwany study sim. Trzeba przyswoić dużo wiedzy na samym początku, zwłaszcza podstaw jak pilotaż maszyn, działanie systemów takich jak radar, rodzaje obrony przeciwlotniczej i tym podobne. Poznać trzeba nie tylko swoją maszynę, ale i maszyny przeciwników wraz z ich możliwościami. Same manuale, czyli instrukcje do maszyn w DCS-ie, nierzadko mają po kilkaset stron. Mimo że podstawy można ogarnąć relatywnie szybko, to nie oczekujcie, że od razu wskoczycie w kokpit i będziecie bezproblemowo niszczyć wszystko, co stanie wam na drodze. Natomiast poświęcony na naukę czas wynagrodzi umiejętność pilotażu, prawie że prawdziwego myśliwca, w najlepszym cyfrowym jego odwzorowaniu. Najczęściej maszyny uczymy się z manuali i dość sporej ilości poradników, jak na przykład Chuck's Guides lub filmów na YouTubie. Część nawet w języku polskim. Latamy na mapach, które są sporymi wycinkami mapy świata. Najpopularniejsze to Kaukaz i Syria. Są wykonane bardzo dobrze jak na symulator. W DCS-ie można latać samemu oraz na serwerach, na tak zwanych misjach. Misje można tworzyć samemu lub używać już gotowych misji dostępnych w internecie. DCS nie daje nam wyznaczonego celu, co mamy wykonać. Wszystko zależy od przygotowanej misji. Od zwykłego latania, poprzez misje takie jak SEED, czyli niszczenie obrony przeciwlotniczej, misje walki powietrznej, tankowania w powietrzu, kończąc na operacjach z lotniskowca czy misjach nocnych. Misje możemy zacząć na ziemi, gdzie musimy uruchomić i przygotować maszynę, oraz możemy zacząć już od peleni lub nawet już w powietrzu. Prawie każdy moduł razem z nim ma misje treningowe do nauki podstaw oraz niektóre mają tak zwane kampanie, czyli dłuższe i bardziej imersywne misje. Poza tym mamy zaawansowany system dynamicznej pogody. Maszyny reagują na wiatr, turbulencje czy czynniki takie jak gęstość powietrza czy temperatura na zewnątrz. No dobra, narobiłem smaka, ale jak z tym zacząć? Ile trzeba wydać na to kasy? Tak naprawdę, żeby zacząć, nie trzeba nic wydawać. Sam DCS jest darmowy i można go pobrać ze strony ED lub ze Steama. Na stronie mamy dodatkową możliwość wypożyczenia większości maszyn na 2 tygodnie każda. Steam niestety nie ma takiej możliwości. Warto o tym pamiętać. Jest to świetna okazja, aby przetestować sobie maszynę, zanim ją zakupimy. Wraz z symulatorem dostajemy mapę Kaukaz, czyli obszar od Krymu do Tbilisi, stolicy Gruzji, oraz mapę Mariany, czyli parę wysepek na Oceanie Spokojnym. Z maszyn dostajemy rosyjski samolot szturmowy Su-25T, który jest nieklikalną maszyną do niszczenia celów naziemnych, w dodatku o bardzo sporych możliwościach. Drugą maszyną jest TF-51D, czyli treningowa, nieuzbrojona wersja drugowojennego samolotu P-51 Mustang z klikalnym kokpitem. Większość zaczynała swoją przygodę z Su-25T. Samoloty drugowojenne są trudne w pilotażu, głównie przez efekt odśmigłowy. Reszta modułów, bo tak nazywają się maszyny i mapy, jest płatna. Maszyny dzielą się na dwie grupy. Moduły Full Fidelity, czyli to, z czego słynie DCS, są to samoloty i helikoptery wykonane w najwyższej jakości, z klikalnymi kokpitami i najlepszym odwzorowaniem, jakie mamy na rynku. Są to m.in. F-16 Viper, F-18 Hornet, F-14 Tomcat, AH-64D Apache, nieco starsze MiG-21, czy nawet drugowojenne Spitfire lub Messerschmitt Bf-109. Kosztują zwykle od 150 do 300 zł. Druga grupa to tak zwane maszyny FC3, od niedawna FC-2024. Są to maszyny nieklikalne, a co za tym idzie, z uproszczoną obsługą, kierowane głównie do początkujących, aby mogli skupić się na nauce postaw jak pilotaż czy działanie radaru albo innych systemów, aniżeli walce z maszyną, której obsługa jest skomplikowana. Są to MiG-29, Su-27, Su-33, J-11A, F-15C, Su-25A, A-10A i dodane niedawno F-5E, F-86 Sabre i MiG-15 Bis.
Kosztują osobno po około 50 zł, a pakiet około 180. Dodatkowo, po zakupieniu FC3 możemy korzystać z darmowych modyfikacji na maszyny. I mimo, że duża część jest wykonana słabo, tak mody jak A4E, SU30 czy UH60L są jednymi z najlepszych modów, które są na poziomie prawie że oficjalnych modułów. Jaki moduł na początek? Tutaj są dwie drogi. Albo kupno FC3, aby na uproszczonych modułach uczyć się podstaw, albo zakup jednego z modułów Full Fidelity. Jeżeli chodzi o pełne moduły, najlepszy zakup to zakup maszyny, która zwyczajnie Ci się podoba. Warto wziąć pod uwagę, iż prócz maszyn współczesnych, mamy maszyny zimnowojenne, które są bardziej analogowe i nieco trudniejsze w pilotażu, tak samo jak samoloty drugowojenne. Najbardziej popularne samoloty na początek to F-18 i F-16. F-18 to bardzo wszechstronna maszyna, która może zarówno w air-to-air, jak i air-to-ground. Mamy możliwości operacji na lotniskowcu i wszechstronne uzbrojenie, którego możemy wziąć dość dużo. Z drugiej strony Hornet jest wolniejszy i lekko ociężały. F-18 jest dość prosty w obsłudze i w nauce. F-16 jest również wszechstronną maszyną. Jedynie czego nie może robić, to niszczenia statków oraz operacji na lotniskowcu. Dodatkowo Viper jest bardzo zwinną i szybką maszyną. 16 jest również dość łatwo w nauce i można obsłużyć cały samolot za pomocą dwóch hatów. Od siebie dodam jeszcze moduł JF-17, czyli mój pierwszy moduł Full Fidelity, jaki zakupiłem. Jest również wszechstronny, ma duży wybór uzbrojenia, ale przez silnik z MiG-29 jest trochę powolny. Kokpit ma ogromne, łatwe do odczytania wyświetlacze, a sama obsługa i nauka jest również dość prosta. Jak już mówiłem, koniec końców najlepiej zakupić to, co najbardziej Ci się podoba. Maszyna to jedno, ale jaki potrzebny jest nam sprzęt? DCS-a można obsługiwać na klawiaturze, ale nawet w przypadku maszyn FC3, gdy prócz pilotażu trzeba obsługiwać systemy, to sama klawa może nie wystarczyć. Moim zdaniem HOTAS, czyli joystick i przepustnica, to podstawa. I na szczęście nie jest to aż tak duży koszt. Polecany na początek Thrustmaster T1600M czy Cytec X52 lub X56 to koszt rzędu 600 zł. Oczywiście używane można znaleźć taniej, byleby nie kupować badziewia pokroju Flight HOTAS X. Zakupienie zestawu HOTAS, oprócz uproszczenia sterowania, da Wam dodatkowo dużo przycisków, które można sobie przypisać pod różne funkcje. Dodatkowo, warto dokupić system do śledzenia ruchów głowy, aby móc rozglądać się w kokpicie bez zdejmowania rąk z joysticka. Koszt takiego ustrojstwa to około 200 zł. Da się to ogarnąć za darmo z kamerki internetowej, ale działa to, szczerze mówiąc, średnio. Ale da się. DCS ma wsparcie VR. Sam latam tylko i wyłącznie na VR od dość długiego czasu. Osobiście odradzam VR na początek, gdyż to duży wydatek, aby mieć dobre gogle z dobrą rozdzielczością, aby bez problemu odczytywać zegary czy wyświetlacze w kokpicie, a dodatkowo VR w DCS wymaga bardzo mocnego komputera. A właśnie a propos komputera. Jaki trzeba mieć komputer do DCS-a? Do latania Full HD na mieszance średnich i niskich ustawień wystarczy karta pokroju GTX 1660. Wiadomo, im lepsza karta, tym większe ustawienia, których można polatać. Wcześniej miałem RTX 2070 i wystarczyło mi to do latania na ekranie na wysokich ustawieniach. A jako, że zachciało mi się VR, to musiałem ulepszyć do RTX 4070. I teraz mogę latać na moich Reverbach G1 w wysokich ustawieniach pełnej rozdzielczości. Jeżeli chodzi o RAM, 16 GB to minimum. Przy multiplayerze może być za mało. Zalecałbym co najmniej 32 GB RAMu do komfortowej rozgrywki. Procesor im nowszy, tym lepszy. DCS po dodaniu multithreadingu dużo lepiej korzysta z wątków procesora. Osobiście latam na i5 11 generacji. Czego tu cię też dysk? Co najmniej 150 GB wolnego miejsca. Im więcej modułów, tym więcej miejsca będzie Wam potrzebne. To, że DCS potrzebuje mocnego komputera, to niestety po części prawda. Można latać na słabszym, ale trzeba się liczyć z zejściem z ustawień graficznych. Na szczęście z czasem twórcy poprawiają optymalizację. W momencie, kiedy możecie sobie pozwolić na lepsze ustawienie, DCS wygląda naprawdę fenomenalnie. Jest to jeden z najładniejszych, o ile nie najładniejszy symulator lotu, jaki jest ogólnie dostępny na rynku. To tyle słowem omówienia tego, co potrzebne do latania w symulatorze DCS. Aby wykonać pierwszy lot, możemy albo stworzyć na szybko misję, lub użyć już gotowych misji. W menu głównym klikamy Instant Action, następnie wybieramy maszynę i wybieramy gotową misję, którą chcemy polecieć. Aby stworzyć swoją prostą misję, należy wejść w Mission Editor, następnie Create New Mission, wybieramy Kaukaz i klikamy OK. Po załadowaniu z lewej strony wybieramy na liście samolot i klikamy w miejscu na mapie, gdzie chcemy się postawić. Następnie z okna po prawej stronie możemy wybrać typ maszyny wraz z jej nacją. Ja wybiorę darmowy Su-25T, które jest rosyjskie. Następnie ustawiamy skill na player. Bez tego nie będziemy mogli wsiąść w maszynę. Następnie poniżej możemy wybrać, w jaki sposób zostanie postawiona maszyna. Turning point i flyover point sprawi, że zaczniecie odpalenie już w powietrzu. Take off from runway to start będąc już odpalony i na pasie startowym. Take off from ramp to start ze stojanki będąc wygaszonym, a take off from parking hot to start ze stojanki, ale będąc już odpalonym. Ja wybiorę zimny start ze stojanki. Następnie klikamy flight i fly mission. Wyskoczy okno, gdzie stworzoną misję możemy sobie zapisać, a następnie klikamy start. Gdy załaduje nas do misji, klikamy fly i jesteśmy już za sterami naszego Su-25T. Za pomocą myszki rozglądamy się, scrollem zoomujemy, F2 to widok zewnętrzny,
F3 to widok flyby, F1 to powrót do widoku z kokpitu. Teraz możemy przejść do odpalania naszej maszyny, ale do tego stworzyłem już poradniki, do których zapraszam. To tyle w dzisiejszym materiale. Dzięki za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że część z Was zachęciłem do spróbowania DCS-a. Mam nadzieję, że film również się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście wiecie, co zrobić. Ja się z Wami już żegnam, cześć i do usłyszenia.